Cześć. W dzisiejszym materiale sprawdzimy hotel na wodzie. Kule biją, naprawdę. Będziemy się taplać. Jakie atrakcje czekają na gości? Ile trzeba zapłacić? Jak wypadnie śniadanie? Czy to się opłaca? I jakie będą nasze wrażenia z tego miejsca? Odpowiedź w dzisiejszym materiale. Zaczynamy. Dzień dobry, moi drodzy. Jak już wiecie z zajawki, jesteśmy w kolejnym miejscu hotelowym w noclegu i będziemy dzisiaj wam pokazywać, co za ile, jakie udogodnienia są w tym miejscu, co można fajnego zjeść i jak to wszystko wygląda. Także słuchajcie, zaczynamy od przedsionka, takiego przedpokoju. My jesteśmy już rozładowani, bo jesteśmy oczywiście z naszym synkiem Remkiem. No i widzicie, jak to jest na czysto. Bardzo fajne są te LEDy na wejściu. Musimy wam powiedzieć, że to, co nas uderzyło na dzień dobry, to jakość tych wszystkich rzeczy, które są tu wykonane. Takie drobnostki jak klamki, jak framugi, lustra i tak dalej, po prostu nie ma fuszerki i to zrobiło na nas ogromne wrażenie, nie mówiąc o pozostałych rzeczach. Łazienka pierwsza, mamy tam, słuchajcie, prysznic, toaletkę, no widzicie przybitki, żebyśmy tutaj już sprawią nie latali z kamerą. Mamy szafę, my tu mamy swoje rzeczy po tej stronie, też widzicie, że jest dość pojemna. Półki, nie półki, my tu mamy jakieś swoje graty, miejsce na buty oczywiście. O, Klaudia nagrywa, Klaudia wam pokaże kolejną część. No i co, mamy sypialnię, tam śpi Remek, więc widzicie teraz przebitki. Wielki telewizor, pierwsza rzecz, o czym pomyślałem, mówię, duży telewizor, super, w tak małej sypialni, choć tam nie ma klimatyzacji, a jak weszliśmy tutaj, to było dość ciepło. I tylko takie małe okienko, taki lufcik do uchylenia, więc trzeba otworzyć drzwi, żeby zrobił się przeciąg, wtedy to pomieszczenie robi się chłodniejsze. No a tak, żeby się zamknąć, to myślę, że taka paruwa by się zrobiła, no nie? Tak, trochę mogło być ciężko. Trochę mogło być ciężko. No i co, słuchajcie, kolejna łazienka, bardzo podobna do tej pierwszej, ale co my tu mamy? Mamy saunę, słuchajcie, i możecie z niej korzystać, jest całkowicie tutaj dla gości dostępna. Co ciekawe w ogóle, jak żeśmy wynajmowali to miejsce na jedną noc, to nie było chyba opcji z tą sauną w tym hotelu. No i co, też jest prysznic, umywalka, toaleta, no i co? I kuchnia. Ale o kuchni i po naszym pięknym salonie już oprowadzi was Klaudia. No i słuchajcie, teraz się zaczyna. Jeśli chodzi o kuchnię, to ona jest mała. Mamy tutaj jakieś szafeczki. Co jest szafeczka? To nawet nie wiem. A, jest, są szklanki, na pewno będą jakieś herbatki. Tak, mamy lodówkę, więc super. Jeśli chodzi o menu, to jest bardzo ciekawe, bo można sobie zamówić tutaj tylko alkohole. Alkohole i napoje bezalkoholowe, więc my z tego korzystać nie będziemy. Przejdziemy się zjeść coś na mieście. A co tam? Mamy stół dla czterech osób. Widać jak po lampach, jak się tutaj ten cały domek na wodzie. Tak, Majta. Trochę też pomaga mu klimatyzacja tym lampom, ale jest tak buja na buja. Się śmiejemy, że młody będzie spał jak suseł, bo będzie, wiesz, robota wykonana za nas, nie my musimy bujać, a sam... Tak, młody, pierwsza rzecz to nakarmiony i od razu do spanka, bujanko i zasnął. Patrz, jak długi. Tak. Co jest fajne, słuchajcie, to fotel z masażem. Halo. Ja w ogóle spojrzałam i mówię, pierwsze szukałam to, czy są na monety. Nie, jest za darmo. Więc na 1200% będę się tutaj w nim relaksować. No i przejdźmy do najfajniejszej rzeczy, czyli tego widoku. Słuchajcie, ogromna kanapa, stolik, zaraz obok wanna. Widzę, że ona jest z hydromasażem, więc no... To będziemy się taplać. Będziemy się taplać na 100%. Koniecznie. No i przede wszystkim w ogóle ten dywanik, kominek i widok robi taką robotę, że jak ja to zobaczyłam, to po prostu ręce mi opadły, naprawdę. Ja byłem zszokowany, bo ja widziałem, jak to wygląda na zdjęciach, ale nie spodziewałem się aż takiego efektu. Nie? Ja też się nie spodziewałam takiego efektu. No i nasze łóżko. Nasze łóżko wygląda też bardzo, bardzo fajnie. Jest na takim podwyższeniu. Jest dość małe w sumie, więc jeżeli jesteście większych gabarytów, to myślę, że będzie problem. Wąsko, nie? Wąsko, bardzo wąskie jest to łóżko, ale to nie jest ważne. To, tego jestem ciekawa, ale to musicie oglądać do... Wyziste niebo, tak, to wieczorem pokażemy. To wieczorem wam pokażemy. Bo w ogóle robią tutaj robotę detale, prawda? Tak, i jakość... Materiałów. Tutaj widać od razu w ogóle podłoga, mistrzostwo świata, drzwi mistrzostwo świata, że tak... no, czuć pieniądze, jak ja to mówię. I co jest jeszcze fajne, to chodźcie ze mną. No ten widoczek, to już wam mówiłam, że jest kozak. No i nie wiem, jak to się nazywa, hamak? Tak, to taka leżanka, na której można się wyciągnąć, można sobie rozłożyć kocyk i bezpośrednio tutaj
na wodzie. Opalać. Opalać, tak. Słuchajcie, opalać, chillować. Tutaj były kaczuszki. To też jest słodkie, że one sobie tutaj pływają i wy je widzicie po prostu przez okno. Co jest śmieszne i moim zdaniem trochę dziwne, to te stateczki, które tutaj są, przepływają, to sobie zaglądają do nas, więc nie dziwię się, że na przykład tutaj państwo obok nas mają już wszystkie zasłony zasłonięte, no ale my na razie chcemy się napawać tym widokiem, więc kozak. I jeszcze, jakby było wam mało, moi drodzy, to możecie sobie chillować na zewnątrz, ponieważ jest do tego stoliczek, ale gdyby jeszcze było wam mało... Chcecie widoków. Chcecie widoków, to idziecie na górę. Tup, tup, tup. I na górze również macie sofę, macie stoliczek, możecie sobie pochillować bombę. Jak jesteście ze znajomymi, bardzo fajna opcja na to, żeby przyjechać sobie tutaj ze znajomymi. Dwie pary, tak. Tak. Można, ja tutaj pytałem panią, generalnie przy recepcji, jak się meldujecie, podajesz liczbę osób, możesz na dostawkę, można łóżko dla dziecka, tak już w zależności jaka jest, ile jest osób, to oni tutaj są w stanie zaaranżować różne rzeczy. To jest na urodziny, na jakąś taką fajną imprezę. Tak, w ogóle świetne są opcje, ale to super. Zaraz właśnie. A, kłamałam wam z jedzeniem, bo tam można zamówić deskę serów, można zamówić jakiś torcik, czyli takie okolicznościowe, bardziej imprezowe rzeczy, a nie takie, że danie stricte. Koszt wynajmu tego miejsca na dobę to 1400 zł. Zameldowanie jest od godziny 16, wymeldowanie o godzinie 11. Miejsce jest oddalone od recepcji o 3 km, ale wygląda to tak, że przyjeżdżacie do recepcji, dostajecie, meldujecie się oczywiście, dostajecie mapkę z dojazdem, z kodami dostępu. Jest tutaj prywatny parking z bramą. Jest, słuchajcie, nawet jakiś plac zabaw dla dzieci. Dużo udogodnień też tutaj w samym tym ośrodku, ponieważ z tego, co ja czytałem wcześniej na stronie, to żeby wynająć na przykład kajak, łódkę, skuter, rowerek wodny, to trzeba dodatkowo zapłacić. Natomiast pani mi powiedziała przy zameldowaniu, że jeśli coś jest dostępne przy pomoście, to możemy sobie śmiało brać i korzystać. No my jesteśmy we trójkę z niemowlakiem, więc nie będziemy korzystać z tych rzeczy, ale nawet widzimy, że przy pomoście nic nie ma. Wszystko jest zabrane, wynajęte, ludzie korzystają, bo nic dziwnego, bo jest piękna pogoda. Także chyba tyle, jeśli o to chodzi. My zamówiliśmy oczywiście opcję ze śniadaniem, bo jak zawsze powiemy wam, jak smakuje. Czy podają dobre jedzenie, tak. Bo zawsze jak odwiedzamy hotele, czy właśnie takie apartamenty, jest opcja z jakimś zamówieniem jedzenia do pokoju, czy ze śniadaniem, no to wam tutaj robimy relacje z tych posiłków, czy warto, czy nie warto. Jest tak w cenie, w tej cenie 1400 zł. Tak, i jeszcze warto zaznaczyć, muszę to zaznaczyć, że to nie jest materiał sponsorowany jak coś, nie? A, no tak. Bo to tak, może tak, trochę tak, brzmieć, tak? Tak? Ale nam się po prostu bardzo podoba i chcieliśmy, żeby ten pierwszy nocleg, bo to jest tak off topic, jeśli chodzi o nasze życie prywatne, to jest pierwszy nocleg po porodzie. I to jest pierwszy tak, nocleg Niemka, we trójka. Tak, jesteśmy we trójkę, więc chcieliśmy, żeby to było takie fajne i żebyśmy to sobie zapamiętali. Dokładnie. Więc Remek dokładnie, rozpoczyna. Z hukiem, można powiedzieć. Hukiem, no. Wykosztowaliśmy się, ale stwierdziliśmy, że chcemy, żeby to było fajne miejsce, ciekawe dla was też do zobaczenia. I mieliśmy chrapkę już od jakiegoś czasu, żeby tutaj przyjechać. Także w końcu stwierdziliśmy, a dobra, machamy ręką, bo kwota jest duża, naprawdę duża, ale no zobaczymy, czy warto. Na pewno będziemy korzystać z wszystkich udogodnień, z wanny i masażu. Pewnie mógł się doczekać tego fotela i będziemy wam cenzować. Tak, no i zachodu słońca, ale najpierw jedzenie, słuchajcie, tak. My musimy coś zjeść, więc w idziemy w miasto. Najświeższe jest to, że w tym wszystkim zapomnieliśmy o sobie, że my też musimy jeść i fajnie by było, żebyśmy mieli coś do picia. Tak. Zadbaliśmy o wszystko, żeby dziecko miało, natomiast zapomnieliśmy, że fajnie by było, żebyśmy mieli jakąś wodę dla siebie. I coś zjedli. Tak, także. My jedliśmy o godzinie 9, jest godzina 19, więc to jest w ogóle hit. Więc tak. Idziemy szybko na zakupy i coś zjeść. Dokładnie. Nie chodziliśmy specjalnie, nie szukaliśmy, wybraliśmy po prostu pierwszą restaurację, która była obok. I jest to Mielno Holiday Apartment. I to jest restauracja, nie wiem jak się nazywa. Nautilus restauracja. Nautilus restauracja. Dosłownie 300 metrów od tej przystani. Tak, i ja zamówiłam sobie żureczek, moi drodzy. I powiem wam, że jest naprawdę bardzo spoko. Bardzo spoko żurek, nie jest taki kwaśny, ja lubię takie kwaśne żurki. On jest taki bardziej rosołowaty, bym powiedziała. Ale ma bardzo dużo kiełby. No i do tego zamówiłam jeszcze pierogi, które mają, słuchajcie, żółtą cebulę. O co chodzi z tą cebulą? Tak, faktycznie, teraz spojrzałem. Czy a ja pogadałem jest... ci paragon, żeś powiedziała, ile kosztuje. A, co? Super, właśnie, ja to jestem. Słuchajcie, żureczek kosztuje 22 zł, pierogi ruskie kosztują 27 zł, natomiast pizza kosztuje 36 zł. 36, pepperoni. Tak, pepperoni, ale słuchajcie, zobaczymy, co to jest z tą cebulą, tak, bo to jest po prostu, ona chyba jest po prostu w curry. Tak wygląda, czekajcie. Wygląda, jakby była w jakiejś przyprawie, nie? Tak, no. Nie wiesz? Nie ma smaku.
Znaczy ma smak cebuli, a nie ma jakiegoś dodatkowego. A, okej, okay, nie wiem, ale... No wygląda jakby była w czymś... Jakby albo była napromieniowana. Tak wyglądają pierożki, bardzo ładnie wyglądają pierożki. Nie gadamy. Pierożki. Wszystko zrobniamy. Odkąd urodziło nam się dziecko, wszystko zrobniamy. Przepraszamy. Jak z paczki. Jak z paczki. Ale... Ja pierwsza rzecz, o czym pomyślałem, tak jak zamawiałem pizzę, to spytałem pana, czy ta pizza jest mrożona. A mówi, nie, robimy tutaj. Więc... Dobra, to próbujemy pizzy. I spróbuję tego pieroga. No. No, jak takie z Biedronki, moje ulubione. Tak, no właśnie jak chciałam tak, ale to te skwarki są super. Tak, skwareczki są naprawdę spoko. Hmm? Ale no nie cebula są cebula prażona. Nie są. I cebula... która jest żółta, jakby była napromieniowana, jak dokładnie powiedziała. Dobra, próbujemy tej pizzy. Mm. Powiem wam, że wygląda fajnie, spieczona, nieco taka, wiecie, pizza, nie oszukujmy po się. Po polsku. Po polsku, taka osiedlowa pizza, jak macie ochotę po ciężkiej imprezie zamówić sobie pizzę. Albo na ciężką imprezę. Albo na ciężką imprezę zamówić sobie pizzę, to właśnie byście taką zamówili z osiedla, waszą ulubioną. I... Kukurydza. Tak, jest. No i cebula próbujemy. I salami. Spoko? Jest git. W sensie, wiecie, od włoskiej to bardzo daleko. To jest taka, nawet nie koleżanka tej włoskiej pizzy. Trochę się kuma z pizzą mrożoną, ale nie chodzą raczej na piwo razem. Mijają się na ulicy, nie? A, znają się. Znają się, okay. Jeśli chodzi o pizzę mrożoną. No to jest taka pośrodku, nie? To jest taka pizza, żebyście mijali ją ulicą, to byście raczej tak znacie i mówicie cześć, ale później skąd ja ją znam? Rozumiem. Tak osiedlowa. Dobra. Ale spoko. To my czekamy, idziemy teraz zobaczyć nasze atrakcje w hotelu. Sauna, masaż. I wanna. I wanna. Super. Dotarliśmy, słuchajcie, już do naszego apartamentu. A, ciekawostka, bo dopiero teraz przeczytałem, że to jest tak naprawdę Łódź Mieszkalna. I tak co się nazywa, Łódź Mieszkalna, zaraz wam w ogóle pokażę. Witamy was w Łodzi Mieszkalnej, Houseboat serii Safety. To jest firma, która zaprojektowała w ogóle te łodzie. Co ciekawe, można u nich zamówić sobie również taką łódź na własność. No i oni tutaj twierdzą, że zbudują taką jednostkę i dostarczą w wybranym miejscu na świecie. Także ciekawostka, jest mail. Także może jak ktoś z was będzie zainteresowany, to słuchajcie, może można sobie kupić jako inwestycję na przykład i sobie gdzieś wynajmować na jakimś jeziorze. Łódź mieszkalną, tak to się prawidłowo nazywa. A jeśli kogoś interesuje telewizja, słuchajcie, to jak najbardziej jest dostępna. 18 kanałów, podstawowe TVP, Polsat, TVN. No i oczywiście wszystkie streamingowe również są dostępne. Jest Netflix, jest Prime Video, jest Viaplay, YouTube, jeśli chcecie oglądać. Także jak najbardziej, jeśli chcecie sobie wieczorem pogonać telewizję, chociaż ja wolę patrzeć na taki widok, to jak najbardziej jest. To jest przyjemność czy ból? O, ale dziwnie, ale momentami jest przyjemnie, a momentami jest źle. W sensie sprawia mi ból, takie kule wychodzą i nagle i o, Boże, jak on sapie ten fotel. Co on robi w ogóle? Jak mi w dupę zaczął tutaj. O Boże, okej, kończymy to. Generalnie tu są różne opcje, można sobie wybrać, możecie sobie postawić coś do picia i tutaj wybrać. No widzisz, jest neck, shoulder, czyli karki, ramiona. O, teraz zaczął mnie tutaj robić. Można tutaj grzanie włączyć, żeby było hit, żeby było ciepło. I można wybrać nogi, dolną część pleców, górną część pleców. To jest dziwne. Ja chciałam powiedzieć, że ty siedzisz jak na bombie. No trochę, bo nie wiem czego się spodziewać. Są momenty, w których nie wiesz co się wydarzy i po prostu zaczynacie mazować w takim miejscu. Gdzie ty wchodzisz w ogóle? Co to jest za krzesło w ogóle? Wychodzą kule i one tam pracują. I naprawdę to jest masaż. A kule biją, naprawdę. On jest taki mocny ten... ten fotel, ale jest chillera totalna i w ogóle jeszcze patrzę sobie na tą wodę, jest taki, światło tu jest fajne i bardzo fajnie musi być tutaj zimą, bo jak się odpali ten kominek, teraz ogólnie jest ciepło, ale jakby się odpaliło ten kominek, to jest strasznie romantycznie tutaj. Tak. I ta woda, ja myślę, że walentynki tutaj jest obłożenie pełne. Mogę siedzieć i chillować bombiksa. Potrzebowałam tego. Bardzo fajnie wieczorem jest, słuchajcie, tak wygląda.
I dużo opcji jest właśnie takiej walentynkowej, że można zamówić balony, jakąś tam deskę serów, do tego wina i tak dalej, i tak dalej. Takie okolicznościowe tutaj rzeczy tak. Można zaaranżować. A młody śpi w najlepsze, no nie będziemy go tutaj pokazywać, ale to... ten, ale możesz zaprezentować jak śpi. Tak. No to... Chillera też pełna. Bo tu buja. No buja, do tego usypia. Zaczęliśmy napełniać wodę do wanny i nagle patrzę i mówię, coś tu wystaje z tych zasłon, nie? Tak. Mówimy, tylko że po drugiej stronie. Patrzymy. Hamak, moi drodzy. Ja zaraz go pokażę wam, jak to wygląda. Jest, są haki po jednej stronie, po drugiej. Teraz idziemy i wam go pokażę. I cyk, słuchajcie, bardzo proszę, hamak. O, się skichałem. Prawda. Prawda. Tak, oto hamaczek. I można sobie chillować. Ej, to by można było spać w tym hamaku. No to czyli może, słuchajcie, na kanapa to będą z dwie osoby. Hamaczek to jest jedna osoba. Tam dwie, plus sypialnia dwie. No to... 2, 4, 6, 7 osób. Widoczek na jezioro. Jeszcze jak się światło zgasi, nie? No. Super. I sobie leżycie w hamaku. O, jaki jest wygodny. Oho! Oho! I to mocno, nie? Śmiesznie, bo dotykam stolika. A trochę tak, można było stolik przesunąć. Tak. Ale super, nie? Fajnie, co? Można by było... chill tutaj. Można sobie wypocząć na nim, nie? No, można wypocząć. Fajnie by to było tak parę dni odpocząć. Ale ile hajsu by poszło. No strasznie dużo. To można było to wakacje all inclusive w Egipcie zrobić. Trochę tak. No. Jak nie lepiej. Tak. Dobra, jeszcze wypróbujemy wannę z hydromasażem. No. Ja się śmieję do Klaudii, że my jesteśmy jak takie Januszki na wakacjach, że jak coś jest, to trzeba wypróbować. Tak. Ale już chyba saunę sobie darujemy. Może rano wejdę do sauny. Tak. Przed śniadaniem, ale już nie będę robił, że jeszcze do sauny wejdę po tym. Po tym, bo się zgotujemy tutaj i kominka też nie będziemy odpalać, no bo jest ciepło. No tak. Ale strasznie długo się ta woda leje. Ale wiesz, to też o to chodzi, trzeba skorzystać, skoro zapłaciliśmy tyle. No, nie trzeba mało. Trzeba pokorzystać, nie tak. Nie mało. I co ciekawe, wszędzie, słuchajcie, macie instrukcję. Także jeśli się boicie, że nie wiem, jak nastawić saunę, nie wiem, jak użyć wanny, czy coś, wszędzie, jest wszystko pisane, bardzo proste. Jak rozpalić, tak. Tak. Nie wszędzie jest. Tak. Wanna pełna, moi drodzy. Klikacie sobie hydromasaż. Gotowe. I co? Pilot w dłoń. Obracacie telewizor i możecie sobie z wanny oglądać ulubiony program. Albo widoki. No teraz to my się odbijamy, ale możecie też patrzeć na jezioro i wyłączyć wszystkie światła i też będzie fajnie, także pełna chillera. Dobra, słuchajcie, starczy tego nagrywania. Widzimy się na śniadaniu, zobaczymy, co dobrego tutaj dają jeść. Witamy was o poranku. Przyszło śniadanie. Śniadanie przychodzi w ogóle w takim koszu. Pani tylko zapukała i cyk, i już wam pokazuję, jak to wygląda. Nice. Całkiem ładnie. Dobra, rozłożymy to sobie fajnie. A, bo jeszcze tu jest napisane. Poczekaj, tu jest... to jeszcze nie wszystko. Zażyjcie na dno termosu. Dobrego dnia. O! Kupu do morku. Ej, no śmiesznie, fajnie to jest zrobione. Dobra, to super. Rozkładamy sobie rozkładamy, na stole. Tak, i będziemy jedli. Słuchajcie, co? Parówki, tak. Jajka w majonezie, jakieś ciasto, mamy tutaj tackę z szynką, chyba jest jakiś ser tutaj pod spodem, masło. Tak. I pieczywo i bułki. Jakieś owoce, widzę paprykę też i widzę dżemik. A ciasto to szarlotka. A, przepraszam. Nalałam mleko się już. Szukałem. Mleczko mamy, kawkę mamy i słuchajcie, zajadłem. No dokładnie. Musimy wam powiedzieć, żeśmy się dzisiaj naprawdę tutaj wyspali. Delikatnie buja, to jest bardzo przyjemne, ale co najważniejsze, nasz syn nam dał dzisiaj pospać. Spał 6 godzin. Tak jest. Tak, że zdarza mu się tak, że potrafi po 5. Po 5, 6 jeszcze nigdy nie spał. 6 jeszcze nigdy nie spał. Więc to jest to, że to buja. I słuchajcie, on ma 3 tygodnie, więc ja jestem w szoku. Tak. Jest. Na razie jest grzeczny. Na razie jest dobrze. Słuchajcie, bułeczki. Ktoś tu do mnie dzwoni. Oj, ale powiem wam, że te bułeczki, patrz,
Patrz, co tu się dzieje. Tak powiem szczerze, że te bułki wyglądają na takie... Ale jak? Nie są za miękkie, nie? Nie są pierwszej świeżości. Oj nie, one czekały na nas. Czekały na nas te bułki. No dobra, nałożymy i powiemy wam ogólne wrażenia, bo nie będziemy tutaj chyba za bardzo rozwodzić się nad każdym plastrem szynki. Na pewno na minus pieczywo. Tak. Zobaczymy zaraz jak reszta. No i na tu jest szyneczka. Tutaj jest serek. A jest ser, no i git. Jest. Widzę, że tutaj będziesz aranżować sobie tą klapkę. Oczywiście. A co? No dobra, i pierwszy dziad, i powiesz, czy faktycznie jest tak. No, to pieczywko nie jest za świeże, nie? Ale szynka pyszna. Powtórka, bo mi spadło jajko. Jeszcze raz. Piękne ujęcie, uwaga. Ogólnie wszystko bardzo smaczne, chcieliśmy powiedzieć, naprawdę. Jajka w majonezie. Kto lubi jajko w majonezie? Dajcie znać w komentarzach. Ja lubię bardzo. A ja tak, mogłyby istnieć, mogłyby nie istnieć. Tylko pieczywko jest minusem, a tak to jest petarda. Tak, pieczywko mogło być takie bardziej miękkie. Kiełbaska też bardzo... No łap ostrość. Nie chcę z wami współpracować, ta kiełbaska. Bo ona jeszcze nie piła kawy, dlatego. A, bo ona nie napiła się kawy. Mhm. To dlatego. Może przejdźmy do podsumowania. Może dobra, no dobra, to podsumujmy sobie. Tak w ogóle usiedliśmy, nie widzę tu. Na luzie, słuchajcie, na luzie. Podsumujmy to, moi drodzy. Ja dawno tak nie wypoczęłam, nie wychillowałam i... nie pospaliśmy. Nie pospaliśmy tak dawno, no. Co prawda pozwolił nam Remek, ale to też zasługa między innymi tego, że jest tu bardzo przyjemnie, buja, więc tak chillujecie. Po prostu jest coś w tym miejscu takiego, że odpoczywacie. Ma teraz bardzo wygodne, więc idzie się naprawdę super wyspać. No, świetne miejsce na imprezy, na pewno wszelkie okolicznościowe, na jakieś walentynki. Tak, bo nie oszukujmy się, kawalerskie, nie? Ta cena trochę zbija takie nocleg, wiecie, że sobie jedziecie po prostu, nie? Gadać, nie ma co gadać. Ale piszcie w komentarzach, co uważacie, czy to jest warte swojej ceny. My uważamy, że tak, no ale było to dużo dla nas, tak. Nie? Na jedną noc to jest dużo. Ale nie, super, naprawdę bardzo miło będę to wspominać. Fajnie, że akurat taki nocleg jest pierwszym noclegiem naszego syna poza domem, więc cieszę się mega. Na maksa. Naprawdę. Pogoda ma być dzisiaj trochę słabszą, więc uciekamy z Mielna do Trójmiasta. Żegnamy się z wami. Tak. Dziękujemy, że oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jesteście nowi na kanale, jeśli tutaj wpadliście. A jeśli nie jesteście nowi, to pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę i komentarz. Tak, także prosimy, zasięgu. Dokładnie, prosimy was, aktywność pod filmem, pomagacie nam rozwinąć kanał. Także, płynie kaczka i my też płyniemy. Do zobaczenia albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Kacuska. Bye bye. Subskrybuj.